Wszyscy uzależnieni ludzie są bardzo nieszczęśliwi. Uzależnienie nie pozwala odczuć prawdziwego szczęścia. Uzależnienie ma aspekty neurobiologiczne. W proces uzależnieniowy zaangażowane są pewne kluczowe obwody mózgu. Takie, bez których ludzkie życie byłoby niemożliwe. Uzależnienie rozwija się w nich lub przejmuje je. Są to obwody. Pierwsze. Motywacji i nagrody. Bez motywacji nie podejmiemy żadnego działania, odpowiada za to dopamina. Drugie. Układ regulujący emocje. Osoby pijące regulują swój stan emocjonalny alkoholem. Trzecie. Układy regulujące stres. Mając wyższy poziom hormonów stresu, ludzie są bardziej podatni na nałogi. Te obwody są poważnie wybrakowane u osób uzależnionych. Uzależnienie to zachowanie, którego łakniesz i które popadasz na nowo mimo jego negatywnych konsekwencji. Uzależnienie w swojej skrajnej postaci jest pochłaniającym patologicznym zaangażowaniem. Często charakteryzuje je bolesna reakcja, kiedy tego stanu czy doświadczenia brakuje. Każde zachowanie, czynność, która pozwala uzyskać nagrodę lub uniknąć psychicznego dyskomfortu, może przekształcić się w przymus, może nas uzależnić. Ludziom nierozumiejącym uzależnienia wydaje się, że to kwestia wyboru. W rzeczywistości nie ma to wiele wspólnego z wyborem. Zainteresowanych tematem uzależnienia zapraszamy do kontaktu. Nasza myślnikterapia.pl. Pozdrawiamy!